Hej kochani, to znowu ja. Dzisiaj tak szybko, ale tak naprawdę szybciutko ze względu na to, że robię coś zupełnie coś innego, ale wyszło troszeczkę takich dużo tematów, jeżeli chodzi o wentylację w ulu. I powiem Wam szczerze tak, wentylacja to jest taka rzecz, co pszczoły sobie radzą z tym wszystkim. Tutaj my im pomagamy i sobie troszeczkę też ułatwiamy. Ale musimy pamiętać, bo tak, mówimy jedni, że właśnie jest to ułożenie na dzwon, drugie wentylacja u góry. Parę głosów mam, że nie wolno robić wentylacji, że jednak ta wilgoć w ulu jest potrzebna, bo pszczoły wysychają, bo pszczoły nie mają wilgoci. Z drugiej strony, że musi być wentylacja. Mamy tutaj bardzo dużo różnych zdań. I kochani, jeszcze na pewno będę Wam pokazywać filmik, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kłąb. Bo pamiętajmy, że na początku Waszej drogi powinniśmy zwracać uwagę zupełnie na inne rzeczy, po to, żebyśmy poznali tą strukturę rodziny. Tu nie chodzi o to, że coś jest dobre, coś jest złe, ale dlatego Was poprosiłam, żebyście patrzyli na pajączki, jak one to kwitują, żeby sprawdzać, żebyście też poznali, jak to później wygląda i później wchodzi to u Was w nawyk. Będziecie wiedzieć, że mniej więcej pszczoły robią tak i tak i tak i tak. I to chodzi właśnie o tą drogę poznania. Jeżeli nie przejdziecie tej drogi, tylko będzie Wam każdy mówił, to nie ominie Was ta satysfakcja poznawania najfajniejszych babek świata. Kochani, jeżeli chodzi o wentylację, to powiem tak, inaczej, przepraszam Was bardzo, ale tu kiedyś założyłam pajączki i sprawdzam, jak kitują, ale niestety tu jeszcze nie okitowane są. Kochani, jeżeli chodzi o wentylację, to pamiętajcie, inaczej zachowują się ule drewniane, inaczej się zachowują dennice drewniane, inaczej plastikowe, inaczej styropianowe, inaczej styrodurowe, inaczej naturalne barcie, kłody bartne. Zależy jakie drzewo, zależy jak ułożone gniazdo w środku, ilość pszczół, tu wszystko ma znaczenie. Tu kochani, pamiętajcie, że nie chodzi o przeciąg w ulu, absolutnie, bo tutaj mówimy, że pszczoły nie lubią przeciągów. Nie lubią, nikt nie lubi przeciągów i nie wolno robić pszczołom przeciągów. Ale pamiętajmy, że pszczołom wilgoć szkodzi. To, co one mają mieć do spożycia wodę, to one po to sobie gdzieś tam miód odsklepiają, bo miód jest higroskopijny. To nie jest tak do końca, że nasze komórki są tylko i wyłącznie z syropem cukrowym i one tam nie mają swoich pozostawionych jakichś kubeczków z miodem, z tym, żeby one były też zaspokojone. Pamiętajcie, one nie są głupie. One naprawdę umieją świetnie sobie gospodarować z tym, co tam przychodzi. To, co mają odsklepić, to odsklepiają i zostawiają odsklepiane na zimne. To, co mają zasklepić, zasklepiają. Pamiętajmy, że jeszcze jest czas na niektóre korekty gniazda. Pokazuję Wam po trochę cały ten strukturę rodziny, żebyście też wiedzieli, jak to później wygląda w czasie zimowli. Mamy troszeczkę opóźnienia ze względu na to, że po prostu mam też swoje zaległości, z którymi jestem. Bardzo chciałabym Wam wcześniej to wszystko pokazywać, ale nie jestem w stanie, bo albo nie mam pogody, albo pada, albo jest zimno, albo po prostu mam też swoich bardzo dużo prywatnych rzeczy, włącznie u rodziców, więc tutaj no, wiecie, sama bym chciała Wam pokazać, powiedzieć to wszystko, bo to jest fascynujące i bardzo bym chciała Was zarazić tym właśnie obserwacją przez cały sezon, przez cały rok, nawet w zimie tych pszczół, jak to wszystko wygląda. W zimie będziecie na przykład widzieć, gdzie kłąb jest ustawiony i kiedy, jak nie macie matek izolowanych, to będziecie wiedzieć już po korpusie z zewnątrz, że matki podjęły czerwienie, kochani. To będzie widać na wiosnę, jak przyjdzie przymrozek, będzie taki fajny, rozjaśniony ul w tym miejscu. Jest dużo rzeczy, które będę Wam mówić na bieżąco, tylko no, troszeczkę wyjdę ze swoich zaległości. Ale pamiętajcie, w ulu, jeżeli chodzi o wentylację, kochani, w tym momencie ustawiamy, jeszcze jest ciepło, jeszcze jest naprawdę bardzo dużo czasu. Jeżeli się schłodzi, będziemy też mogli jeszcze pozamykać wentylację, poukładać, popatrzeć, jak to wygląda. I tutaj właśnie najwięcej o to chodzi. Pamiętajcie, że przeciągi w ulu nie mogą być. Ja Wam na razie pokazałam ustawienie pajączków, żebyście patrzyli, gdzie kitują, gdzie nie kitują, żebyście widzieli później, gdzie zawiążą ten kłąb i porównali sobie właśnie te zależności kłębu do ustawienia wentylacji taki, jak im pasuje, nie takim, jak nam pasuje. Tutaj, kochani, pamiętajmy, że później, jak przychodzi już takie totalna zimowla i zamykamy górę, robimy na dzwon, czy otwieramy dół, to pamiętajcie, że w tym momencie w gnieździe, gdzie matki czerwią lub nie czerwią, to póki się nie uwiąże kłąb, to pszczoły funkcjonują naturalnie. Czyli jest więcej tlenu niż dwutlenku węgla. Ale kiedy przychodzi, kochani, zima, o, pan truteń wychodzi, jeszcze są, kochani, trutnie, nie bójcie się, jeszcze parę jest, patrz, jaki zadowolony.
Ale kiedy przychodzi zima i przychodzi zawiązanie już typowego kłębu, kochani, takiego, w którym pszczoły zwalniają swoje tempo życia, one nie śpią, kochani, zwalniają tempo życia, to wtedy w środku kłębu jest odwrotnie, jest zwiększona podaż dwutlenku węgla, a ujęty jest tlen. Stąd jest właśnie ta wolniejsza praca tych pszczół. Jest takie, wiecie, takie no przyśpienie, takie, wiecie, no, no takie, nie wiem jak to dobry wyraz tutaj przyłożyć. No mają takie zwolnione totalnie tempo, wiecie, taki chill out totalny i ten kłąb cały czas pracuje, prawda? Te pszczoły ze środka wchodzą do zewnątrz, te z zewnątrz wchodzą do środka po to, żeby żadna nie smarzła, żeby nie spadła. I absolutnie tutaj nie ma czegoś takiego, kochani, że my zrobimy, otworzymy ul na zewnątrz, bo niejednokrotnie pokazuje zima, jak się ule przewracają czy łamią drzewa, że te pszczoły, które były w takich ciężkich warunkach i udało im się przeżyć, to na następny rok to są jedne z najlepszych rodzin. My nie patrzmy na to, że pszczołom się robi krzywda. My jak będziemy chcieli zrobić im na siłę za dobrze, to im zrobimy krzywdę. My dlatego Was zachęcam do obserwacji wentylacji, patrzenia na to wszystko, żebyście później mieli swoje własne zdanie, żebyście wiedzieli, że ja tak robię, bo ja wiem, co robię. To są moje pszczoły, to są moje warunki. Ja znam tutaj, jaką mam pogodę, jakie mam miejsce, czy tu jest przeciąg, czy to jest południowe ułożenie stoku, czy to jest wschodnie, czy tu jest wilgoć, czy tu nie ma wilgoci. To wszystko będzie u Was na Waszym pasiece i będziecie przekonani do swoich gestów, ruchów, do tego, co chcecie zrobić z tymi pszczołami, bo to jest najważniejsze. Nie możemy się sugerować tym, bo ja robię tak na północy i mi to wychodzi, czy ja robię tak na wschodzie i mi to wychodzi. Ja jestem tutaj na południu i mi to wychodzi, kochani. Pokazuję Wam nie to, jak Wy macie robić, tylko ja Wam pokazuję to, jak ja robię, ale zachęcając do tego, żebyście poznawali swoje pszczoły, swoje warunki i żebyście do tych warunków, do Waszej własnej pasieki dostosowali pracę, które macie robić. I pamiętajcie, że pszczoły nie lubią wilgoci, nie lubią przeciągu, ale każda dziupla, każda barć ma wentylację. I musimy mieć u pszczół wentylację, szczególnie jeżeli chodzi o sztuczne ule. Bo drewno ma swoje prawa, ale nawet w drewnianych ulach, a uwierzcie mi, mam ich całą masę i rodzice jak mieli, to potrafiły być ramki spleśniałe, jeżeli była za bardzo zamknięta wentylacja. Więc wiem, co mówię, bo wiem, jak wyglądała nieraz wiosna, jeżeli się przymknęło za bardzo wentylację i tam był osyp, kochani pszczół. W tych ulach, kochani, mam osyp bardzo mały, jeżeli chodzi o wentylację taką, jak ustawiam do moich warunków na mojej pasiece z moimi pszczołami, z którymi współpracujemy, bo to nie ja rządzę u nich w ulu, tylko ja obserwuję je i dostosowuję swoje prace do ich wymogów. I tego się, kochani, trzymajmy. I nie obraźcie się za mnie, że to mówię, ale bardzo się cieszę, że mówimy tak dużo różnych zdań, że mamy tak dużo różnych metod na pasiece, bo możemy poznać większą ilość metod i dostosowywać je do swojej pasieki. Możemy wypróbować, że może jak to mi się nie, wiecie, nie udaje, a to ktoś robi tak, to może mi się to uda. Może ta metoda jest lepsza na moim miejscu, na mojej, wiecie, ziemi, na pasiece, umkło mi słowo. Ale właśnie o to chodzi, kochani, w pszczelarstwie. Pamiętajcie, wszyscy jesteśmy pszczelarzami, wszystkie pszczoły nasze są, ale każdy z nas ma swoją pasiekę i musimy poznawać swoje pszczoły. Chociaż one są nasze. Miłego dnia, kochani, Wam wszystkim życzę i do usłyszenia.